Dzień dobry moi drodzy, jestem dzisiaj, jestem na Dolnym Śląsku, w okolicach Ząbkowic, Ziębic i dzisiaj film będzie o tym, o modyfikacji, która zmieni wszystko w mojej BMW i w tym jak ona będzie jeździć torowo. Wsadzamy do BMW-ki automata, ale dlaczego, co, jak i po co, wszystkiego dowiedzicie się z dzisiejszego odcinka, zaczynamy. Tudu. Moi drodzy, jestem dzisiaj u braci Wiczewskich, Wiczewski Brothers. Tam jest jeden, tam jest drugi przy moim aucie. To są ludzie, którzy poza tym, że teraz sprzątają i robią mój samochód, mają doświadczenie z tego, co wynika z nazwy w motorsporcie, ale wydaje mi się, że ich specjalizacją są chyba BMW-ki. Są BMW-ki waszą specjalizacją, numer jeden specjalizacją? To zasłońmy tego Nissana tutaj. No, jest Nissan, więc jest driftowa, to dobrze, to jest dobry znak, jak są driftowy i ten, ale BMW-ki, turbo, i tak dalej, dużo mocy, auta do motorsportu, auta do rajdów, tego typu rzeczy. Natomiast to jest bardzo istotne dla mnie i dlaczego moje auto akurat tutaj u nich jest, to jest to, że wsadzają automaty, czyli skrzynie 8 HP. A na przykład klienta tu wjechała E39 z 3-litrowym silnikiem i z 8 HP pod maską. Tu jest moja furka, wisi sobie. Przywieźliśmy furę świeżo po rundzie na torze Most. Fura przeżyła, nic się z nią nie działo, dlatego była taka decyzja, że po tej rundzie będziemy zabierać się za wsadzenie tego automata. Skrzynia, pokażę wam, już tutaj siedzi mechanicznie, już jest po przymiarkach. Teraz będzie wsadzany wał i tak dalej. Tutaj moi drodzy, to co widzicie, to jest plaster PMC, na której ta skrzynia jest wsadzona. Co, wydech, stara skrzynia manualna, trochę gratów. Z tego co mówią, kilka dni i będzie to jeździć. Skrzynia, bo będzie na pewno dużo pytań. Skrzynia to jest, to nie jest 8 HP 70, którą wszyscy tak kojarzą. To jest tak zwane małe 8 HP, 8 HP 50. Jest to skrzynia już tak jakby drugiej generacji, tak? Bo 8 HP 45, czyli ta wersja mała tej skrzyni była wcześniej w czym ona występowała? W jedynkach? No, w pierwszych modelach serii F. Skrzynia poliftowa. No, można tak powiedzieć. Czyli to jest po 2016 roku, ona się gdzieś pojawia jakoś tak. Nazwy tych skrzyni ogólnie, tak jak jest 8 HP 70, 45, 50, najczęściej odpowiadają momentowi, jaki znoszą, nie? Czyli jak jest 8 HP 70, teoretycznie znosi 700 N, 8 HP 50 zniesie 500. Dlaczego podjąłem decyzję, żeby taką skrzynię wsadzić? Głównie wynika to z tego, że no chcemy zmieniać szybciej biegi, chcemy być szybsi na torze, oczywiście, natomiast 8 HP 70 byłaby bardzo ciężka. I nie wsadziłbym sobie skrzyni, która waży 90 kg, bo to, co bym zyskał na tej skrzyni z tytułu zmiany biegów, prawdopodobnie straciłbym na ciężarze tej skrzyni, ale jest taka skrzynia lżejsza. Oczywiście konkurencją do motorsportu byłaby skrzynia typu DCT, którą planowałem, też myślałem, że wsadzę. Jednakże skrzynia DCT, pochodząca m.in. z M3, M4, M2 i tak dalej, tak poszybowała w cenach, że jakby na ten moment trzeba 10-12 tysięcy wyłożyć na samą skrzynię, plus sterownik i tak dalej. Robi to się modyfikacja za kosmiczne pieniądze. No ale tu wychodzi nam cała na biało modyfikacja ze skrzynią mniejszą, ze skrzynią tańszą i ze skrzynią, która jeździ w autach sportowych, tak nazwijmy, na przykład takich jak BMW serii 2, M235i ma taką skrzynię. Dwójki mają swój puchar własny, więc wyszedłem z założenia, że jeżeli taka skrzynia
w pucharowych samochodach jest w stanie wytrzymać. Oczywiście w wersji R ona jest tam lekko przystosowana, lekko paroma modyfikacjami do motorsportu. Jeżeli ona wytrzymuje w motorsporcie, to wytrzyma też w moim samochodzie. I teraz to nie jest takie oczywiste, żeby sobie ją po prostu tak wsadzić i przykręcić. Chłopaki opowiedzą nam, żeby nie było, że tego ja się mądrzę, co trzeba zrobić, żeby taką skrzynię wsadzić. Skrzynia sama z siebie nie pasuje oczywiście, tak? Żeby ona tu pasowała do mojego silnika M54, potrzebny jest... No tak, na sam adapter. Początek adapter łączący skrzynię z silnikiem. No dużo firm w Polsce już robi te adaptery. My akurat korzystamy z adapterów od Turbolamika. Mhm. Tutaj jest PMC, no różnica jest taka, że ten jest aluminiowy, lamik robi stalowe. Okej, okay, czyli ten adapter, który przysłała mi firma PMC Motorsport, jest prawdopodobnie lżejszy. Tak, tak, na pewno jest lżejszy, na pewno. Dużo? I jaka może być różnica na wadze? No, ja myślę, że 3-4 kg na tym adapterze. No spoko, spoko, to dla mnie bardzo, bardzo dobrze. Tak, nie? Jeszcze wspomniałeś tutaj o skrzyniach. Podstawowa różnica między 8HP70 klasyczną a 50 jest taka, że 50 występowała w słabszych motorach i ma dużo lżejszy konwerter. Mhm. Twój jest jeszcze z wersji benzynowej, także już jest w ogóle chyba najlżejszy z tych występujących. O, czyli dobrze kupiłem. Tak. No, to w ogóle ta skrzynia bardzo dobrze wygląda, bardzo tak, wiesz, jakby miała mało przebiegu, nie? No taka jest. No. Chciałem powiedzieć, że to jest wasze dzieło, chyba nawet twoje, bo ty mi ją znalazłeś na Alicie. No gdzieś tam podstawiam ci aukcję, no. Ale koleś, od którego go kupiłem, mówił, że auto było prawie nowe, które zostało zdzwonione, skraszowane. Nie, tak wygląda naprawdę świeżo. To dobrze. Po naprawdę małym przebiegu. No to super. Zdejmiemy miskę olejową, to dowiemy się więcej. Okej, no. Okej. Jak się nic nie wysypie, to będzie... To będzie dobrze, to będzie jeździć. To będzie dobrze. Aha, okej, bo czasami po zdjęciu rozumiem, że coś wysypuje. No. Okej, okay. No dobra, czyli mamy w zasadzie adapter, to jest pierwszy element, żeby jakby czysto mechanicznie, tak? To nie koniec mechaniki, no bo z tyłu... To trzeba przerobić wał, okay. Trzeba zrobić łapę pod skrzynię. Wał się skraca, jak się domyślam, bo skrzynia tak, jest dłuższa. Tak, część zostaje, przednią trzeba skrócić. Okej, okay, przednią dlatego, część. Dlatego, że skrzynia jest dłuższa, nie? Okej, okay. Teraz to co widzicie, to jest na przymiarkę zrobione, tak przyłapane, natomiast potem docelowy wał pojedzie już pomierzony i zostanie wyważony tak profi. No bo wiem, że no, nie wiem, czy to jest prawda, że w niektórych autach, jakichś driftowach i tak dalej, oni na przykład nie wyważają wałów, zaspawają sobie hej, czy nie? Czy zawsze trzeba? Wał, bo wiesz, jakby taki wał wyleciał, to... No, przez tunel. Narobić szkód. A słyszałem takie historie, że na tym, że no. Na hamowni komuś ja około nogi przywalił. Na latających kołach zamachowych. A, no, no, to też, nie? Dobra, czyli z mechaniki trzeba przerobić wał, trzeba go skrócić. Łapę, już widzę, wyspawaliście tutaj. Ona jeszcze będzie obspawywana i tak dalej, natomiast... będzie taka, wiesz, odelżona, nie? Poobcinać trochę, okay. Trochę nawiercić dziurek i... Okej. Okay. Ale ważne, że moje nowe poduszki, które są tak, już czwartym kompletem w tym aucie... Zostaną wykorzystane, może przeżyją. Dobra, to mamy tyle w sumie z mechaniki. Tu przykręcić... Tam na rozrusznik zrobić miejsce. A! Dziurę trzeba było zrobić, tak, nie? Taką w tym? Trzeba zrobić miejsce. Bo normalnie rozrusznik w... Normalnie jest tutaj z tej strony, nie? Aha, w tym miejscu jest normalnie rozrusznik w automacie, a u mnie w tym jest tam, nie? Tam gdzieś na górze, czyli trzeba było wyrzezać mechanicznie dziurę. No dobra, i co dalej? Chłodzenie, najważniejsza rzecz, nie? Tak, bardzo ważną rzeczą przy tej skrzyni jest duża i wydajna chłodnica oleju, zwłaszcza jeśli chcemy tego używać na torze, jeśli chcemy upalać tą skrzynię. Mhm. Bo no, zwiększamy troszeczkę ciśnienia względem serii, dlatego grzeje się troszeczkę bardziej. No jeśli zadbamy o odpowiednio dużą chłodnicę, to będzie nam to żyło. Mhm. Mhm. Przyszła może dzisiaj ta chłodnica? Nie przyszedł jeszcze, może w międzyczasie gdzieś przyleci. Generalnie wzięliśmy największe co było, taką lochę po prostu jak się tylko dało. High flow i powinno to... Mam nadzieję, że to wydoli. No chyba są już osoby, które jeżdżą tym i w miarę to chyba dają tak, radę. Tak, no duża chłodnica i rozwiązuje nam to problemy. No tutaj okay. U ciebie akurat będzie niestandardowe rozwiązanie, bo chłodnica pójdzie, tak jak rozmawialiśmy, do bagażnika. Tu wam od razu pokażę, gdzie na razie od spodu. Tu są moje dwie chłodnice. Tutaj mam chłodnicę dyfra. Zresztą tu jest moje chłodzenie dyfra, jak widzicie, to chłodzenie wychodzi z dyfra. Na górze jest chłodnica, tu jest wentylator i ona sobie tutaj wraca. Na pompie notabene z Nissana, chyba S13 albo S14. Tutaj mam chłodzenie paliwa, no i ta chłodnica dojdzie gdzieś tutaj. Coś tu poprzesuwamy i generalnie też w bagażniku będzie tak, będzie tutaj trzecia duża chłodnica i przewody pójdą do tyłu, gdzie większość osób montuje chłodnicę z przodu auta, no ale jak już widzieliście wielokrotnie mój samochód, ja mam z przodu już tyle chłodnic, nie wiem na ile będzie widać, ale już mam tyle tych, wiecie, intercooler, chłodnica kompresora, chłodnica oleju i tak dalej, że tutaj może być problem z miejscem. O, blow off. I generalnie decyzja padła, że dajemy to na tył. O jakich temperaturach mówimy w ogóle?
sensie taka... na jakie muszę się nastawić, na jakie muszę uważać, jakie, taka... jakie muszę, jaka jest robocza właściwa i tak dalej. Optymalna temperatura pracy to tak między 60 a 90 stopni. Mhm. No w okolicy 100-115 stopni skrzynia wpada w tryb awaryjny, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby ta temperatura nie była osiągana. Okej. Czyli gdzieś tam będę miał kontrolę nad tą temperaturą, bo... Tak, będzie wyświetlacz zamontowany, dodatkowo spróbujemy zrobić tak, żeby na ADU wyświetlało Ci temperaturę skrzyni. Mhm. No, bo jeśli dojdzie do tych 115 albo 110, nie pamiętam, to skrzynia wbije szósty bieg i będzie czekała, aż się schłodzi, że dopiero później będziesz mógł zmieniać biegi. Okej. Już na chłodnym oleju. Czy tu jest jakaś taka akcja, to jak z silnikiem, że na przykład jak ten olej się przegrzeje, to ja go potem muszę wymienić, coś takiego, że on się coś tam zużyje, jak to jest? Wiesz co, słyszałem jedną historię o jakimś tam zagotowanej skrzyni, tak, do tego stopnia, że wygięła się i wybrzuszyła miska olejowa. O, fuck. To były temperatury rzędu tam 150 stopni. Okej. No to wtedy olej trzeba wymieniać. Tak, no wtedy tak. No wiadomo, jak z każdym olejem, jak go przegrzejesz, zagotujesz, no to wypadałoby go wymienić. A jaki olej się leje w ogóle do takich skrzyni? Wiesz, to lejemy seryjny olej ZF-a, taki przepis o producent. Taki dla automata, po prostu olej ZF. Okej. Żadnych wynalazków, że tam są takie oleje DCT do skrzyni sportowych? Nie spotkałem się z takimi. Używamy zwykłego, standardowego oleju i wszystko działa. Spoko. Dobra, to mamy mechanikę z grubsza, wiemy o temperaturach, wiemy, że musimy to wychłodzić. Kolejny temat to jest elektronika, tak? No bo ta skrzynia nie działałaby tak zajebiście, jak działa i nie robiłaby wow, gdyby nie technologia, tak? I tutaj wchodzi cały na biało sterownik i urządzenie polskiej rodzimej produkcji, czyli komputer Lamika, tak zwane TCU, Transmission Control Unit. Dokładnie takie urządzenie dostarczył nam Turbo Lamik i to jest już w ogóle druga generacja, jak dobrze ogarniam, nie? Tego urządzenia, już chyba z 2.0 nawet, nie? Pierwsza wersja przypominała troszeczkę cegłówkę, możemy ją pokazać. Myślę, że Łukasz się nie obrazi, ale... Nie obrazi się? Nie, że to jest upgrade? Myślę, że nie, ale od czegoś trzeba zacząć, poczekajcie. No i na pewno. Nie jest źle, spodziewałem się czegoś większego. To jest pierwsza wersja tego urządzenia. Tak kiedyś to wyglądało. Tak, tego chyba nawet zdjęć na internecie nie mam. Myślę, że nigdzie tego nie zobaczycie. Ale to było, nie, z 10 lat temu? Co, nie chcę strzelać, ale no... Ale dużo. 5, 6 to na pewno. Trzeba by pytać dokładnie Łukasza. Pewnie. To działało, tylko nie było tak rozbudowane jak to. Okej. To już jest dużo bardziej zaawansowane urządzenie. Dużo więcej opcji. Tak, działa bez problemu. Mamy wyjścia, sterujące. No także dużo ciekawsza zabawka. Spoko. No dobra, no i teraz tak, kupujemy sobie u Lamika na stronie takie urządzenie i teraz jak to jest, żeby takie urządzenie podłączyć? Domyślam się, że powiedzmy ja sam w garażu bym tego nie zrobił, nie? Pierwsza sprawa, no to musimy do tego urządzenia przerobić mechatronikę ze skrzyni biegów. Mechatronika to jest, ona się gdzie... To jest elektronika sterująca, która znajduje się tutaj pod miską olejową, tak. Okej. Czyli, ale jak to jest, ona jest nad miską? Czyli ta mechatronika tam nie, przy niej jest... Ona jest, jest płyta główna i mechatronika jest na górze, nad nią. Okej, ale to jest miska, w sensie to tam tak olej do niej nie trafia? Trafia, tak, ona pływa w oleju. Mechatronika pływa w oleju, tak w sensie tam, czyli tam prąd przez to, tam jakiś jest procesor i to sobie pływa w oleju? Tak, dokładnie. No. Kurwa, niesamowite to jest, nie? I to działa? Serio, czy się skrywasz, bo trudno powiedzieć. Nie, no serio. Na serio. Dla mnie to no jest jakiś... Słuchajcie, jak macie ochotę, to i tak mamy ją wymieniać, więc możemy odkręcić, ale no. Moment. Czyli, że normalnie tam ten mikroprocesor, co jest jakiś tam fabryczny, i obwody elektryczne, one normalnie pracują. Znaczy, jakby seryjnie one są, jakby wszystko jest zanurzone w oleju, ale sam mikroprocesor jest zamknięty w szczelnej obudowie. No ale tak czy inaczej. Zaraz zobaczymy to jeszcze, jak to wszystko wygląda. No dobra, to jest dla mnie mega ciekawe, bo ja myślałem, że to jest tak, że zawsze wyobrażałem sobie, że tam, nie wiem, tam miska jest tu, a mechatronika gdzieś z boku, tam gdzieś czysto, nie? Nie, no to jest dobra bania, nie? Nieoczywiste takie, nie? W oleju i grzeje się razem z olejem. Okej. Następnie trzeba stworzyć wiązkę. Okay. Wiązkę łączącą skrzynię biegów tutaj ze złączem skrzyni, ze sterownikiem, a na sam koniec połączyć to ze sterownikiem silnika, z całą karoserią. Okay. Także w nowszych autach komunikacja odbywa się za pomocą szyny CAN, to jest dużo prostsze, dużo szybsze. Nowszych, czyli już takich jak moje, w sensie. Znaczy nowszych, tak. Takich, co mają CANa, bo starsze przed 2000 mogą na przykład gdzieś tam nie wszystkie mieć, tak? Tak, ale to też nie jest przeszkoda, bo jeśli nie, to wpinamy się analogowo w czujniki, dokładamy sensor i też wszystko jeździ. Okej, spoko. Czyli po szynie CAN i wpinamy się i następuje komunikacja z kompem i z ADU i ze wszystkim, akurat do takich samochodów jak E46 CAN już jest rozpisany w sterowniku, wystarczy tylko zahaczyć odpowiednie okienko, dać OK i jakby wszystkie parametry są już widoczne dla sterownika, nie potrzebujemy nic więcej. Także no, jest już rozwiązane, bardzo szybkie i proste. Możesz sobie jakby niedoskonałości, czy tam jakieś słabsze elementy skrzyni, możesz sobie skorygować programem. Czyli podnosisz mu ciśnienie, ewentualnie opuszczasz i tak dalej. Dodatkowo sterownik się jakby cały czas uczy. Okej.
Cały czas jakby ma włączoną adaptację i na przykład jeśli twoja skrzynia po iluś tam kilometrach się zużyje, znaczy cały czas ta adaptacja jest włączona, cały czas się adaptuje, sam sobie podnosi ciśnienia, sam sobie opuszcza i tak dalej, wszystko po to, żeby biegi zmieniało jak najlepiej, jak najszybciej i robiło to gładko. Okay. No mówię, jeśli trafi się skrzynia w troszeczkę gorszym stanie, no to trzeba to niestety poprawić ręcznie. W twoim przypadku, jeśli będziemy auta używać na torze, no to będziemy musieli poprosić Łukasza, żeby zaprosić go na tor, żeby nam wystroił pod jakby pod ciebie, pod warunki na torze, pod to, no jak będziesz chciał jej używać. Tak? I moje preferencje. Twoje preferencje, tak. Masz dostępne 8 programów, 8 trybów. Więc no możemy sobie zrobić na przykład pierwszy jako taki, nie wiem, dojazdowy, super lightowy do jeżdżenia, powiedzmy po mieście. Mogę jeździć w pełnym automacie, nie? Mogę po prostu rzucić jak zwykłą taradajką, nie? Tak, mapy w silniku, tak? Potencjometr jest. Coś takiego rotary switcha, pokrętełko. Jak w CS też. Tak. Dokładnie tak. Masz takie pokrętełko, które ma 8 kliknięć, no i zmieniasz sobie programy jak ci tam tylko pasuje. Można jeszcze zrobić tak, że na przykład, nie wiem, na pierwszym programie jest super lightowo, na drugim jest na przykład automat, który już zmienia bardziej agresywnie biegi. Na trzecim można w ogóle zrobić automat, który ciągnie do odciny, nie zmieni biegu. Możemy zrobić, który, nie wiem, zakręci się wyżej, zmieni szybciej. Na deszcz, nie? Nie, no bo to jest na przykład istotne, co nie? Czyli na przykład na jednym programie, na ludzką logikę, co bym chciał mieć, na przykład na jednym programie tak, że faktycznie, że przeciągnie do odciny i nie zmieni biegu wyżej, ale drugi bieg dokładnie tak samo ostro, żeby bił biegi, ale żeby zmienił ten bieg, nie? Tak. No to jest wygodne. Teraz jechałem wyścig na Brnie i tam była skrzynia, tam ta stara 6 HP, ale ona ma jakiś customowy program i faktycznie tam jest tak, że skrzynia przeciągnięta do końca, ciągnie do końca i zmienia pod odcięciem. I to jest super, nie? Bo po prostu wyprzedzasz coś tam, masz, jesteś między autami i ścigasz się i to, że skrzynia sama to za ciebie zrobi, nie musisz tam myśleć o tym klikaniu czy coś, no to jest zawsze coś, tak? Tak, tutaj jest dostępnie dokładnie to samo. Możemy spoko, to spoko, czyli możliwości mamy dużo, ustawiania i programów i gdzieś tam pracy i tak dalej, co nie? I fajnie, że cały czas się uczy, tak? Że jakby cały czas ma, rozumiem, że są algorytmy, które tam mielą i będą widziały, że jak jeżdżę hardkorowo, to rozumiem, że ona będzie też jakoś tam bardziej sobie gdzieś tam spinać. Jeśli chodzi o jazdę, no to powiedzmy w tym podstawowym jakby trybie jest tak, zależy to od tego, jak mocno wciskasz pedał gazu i ile momentu obrotowego generuje silnik. Jeśli wciskasz gaz do końca, widzisz, że jest dużo momentu, będzie zmieniało biegi agresywniej. Jeśli nie, to nie. To samo tyczy się hamowania. Jeśli będziesz gdzieś tam mocno hamował, to będzie też, no można też hamować z gazem, tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, dlatego też będzie agresywnie zmieniała biegi w dół. No to mówię, to wszystko jest kwestia wystrojenia pod siebie i spoko, zobacz, co z tego będzie. No, taki jest plan. Właśnie, pedał, załatwimy ten pedał z automata, w sensie taki duży. Czy zostawiamy zwykły u mnie pedał hamulca? Pedał hamulca. No to trzeba gdzieś taki znaleźć. No, bo ty musiał gdzieś znaleźć taki pedał z tego. Nie, no po prostu chodzi o to, że jak masz normalny, to patrz, to możesz tylko tak jakby prawą nogą, jak chcesz lewą. Możemy zostawić ci też sprzęgło. Okej, no ale nie chcę tego, niepotrzebne mi jest, nie? Jakby docelowo takim moim dreamem tego wszystkiego to jest, żeby była taka sytuacja, żeby ułożyć tak te pedały, żeby dosłownie hamować lewą nogą, żeby, nie? Jak w aucie TCR-owym, jak w prawdziwym aucie klasy GT3, nie? Jak na symulatorach, nie? Tak, jak na symulatorze, że lewa noga na hamulcu, jestem w stanie się przestawić jakby na symulatorze. No rozumiem, ale w razie gdybyś miał kiedyś ochotę, to jest możliwość podłączenia normalnie sprzęgła, wirtualne sprzęgło, można kopać, można zrobić jakby skalowanie procentowo, żeby puszczało ładnie jak zwykłe. Tak, na pewno będziemy driftować, na slika. No masz przecież czteropłytkową tutaj Na tej oponie próba driftu i kopnięcia, to wiesz co się stanie z tą półośką, co tam jest z tyłu? No. Wyleci przez bagażnik. Dokładnie. No dobra, to mamy to. Pokaż mi tam na stole jeszcze raz to i musimy to pokazać, opowiedzieć. Z tą płytką, co pływa w oleju, nie? Tutaj jest ta tak zwana, to jest ta mechatronika, tak? To jest ta przyniosę całą płytę stajującą. I to pływa w oleju? To? Tak. Tak. A nie wygląda na zbyt tuste. Nie, no jest troszkę, jest, nie? Jest troszkę, nie? No jak chcesz, to mogę przynieść całe wnętrze. Okej. Okay. Czyli teraz tak, po kolei. To jest to, co się stąd się to wypruwa, to co tutaj było. To był ten mikroprocesor, tak? Po wypruciu trzeba te rzeczy ze sobą połączyć. Rozumiem, że do tego jest jakiś diagram, do którego połączyć. Tak. Jest sekretny przepis. Sekretna receptura. Nie, to wyblurój to, bo to jakiś sekretny przepis. Nie, to nie jest sekretne, to jest w manualu, podejrzewam, w PDF-ie na stronie. Jest to dostępne, każdy może to sprawdzić. Dokładnie. Spoko, no i to jest wersja, jak mi opowiadałeś już, która, bo byłaś jeszcze jakaś wcześniejsza, tak? Bo to jest ta najnowsza, ta co będzie już u mnie.
A to takie nasze początki, tak jak mówiłem. Początki w ogóle zakładamy. Okay. Można było na przykład, tutaj mamy mikrochip z takimi malutkimi kabelkami, które trzeba usunąć. Mhm. I dookoła są nóżki, takie piny, gdzie trzeba odpowiednio według tego schematu polutować. No i zdarzało się na samym początku, jak nie usuwaliśmy metalowej obudowy, że wpadał nam jakiś opiłek, bo skrzynia cały czas opiłkuje, generuje jakieś tam zanieczyszczenia. Wpadał jakiś opiłek, robił zwarcie i wtedy trzeba było to wyjmować, czyścić i tak dalej. Dużo lepszym sposobem jest to, czyli połączyć kabelki, usuwając całą metalową obudowę. Wtedy nie dzieją się takie rzeczy. A jeszcze ciekawszym jest na przykład płytka PCB, taka modna teraz na internecie, zlutowana, sprawdzona i zalana żywicą. To jest ta żywica, jakbyście mieli pytania, to jest żywica w środku, czyli jakby to jest w tym środku, tak? Dobrze. Nie, to jest płytka. To ma ścieżki, tak? Tak. Czyli to jest normalna taka zielona płytka ze ścieżkami, zalana, że nie ma możliwości, że coś się dotknęło. Okej. Czyli nie ma możliwości już do zwarcia, bo po prostu to jest szczelne, nie? Jakby ten układ połączony jest tutaj w taki sposób. No ciekawe. Ja bym tego nie... Znaczy nie, no w sumie płytkę, ale to się kupuje już gotowo, nie? Już tak zrobione ścieżki i wszystko, nie? Co, płytkę PCB? No, ale z tym, nie? To już w sensie nie, no zalać musisz sobie sam. Płytkę PCB. Zalać sam, ale te ścieżki... Płytkę tych masz gotową, płytkę możesz kupić gotową, tak. Okej, spoko. No dobra. Ma Magic. Magic, co nie? No dobra, i teraz tutaj mówisz, w tym E39 jest 8 HP, tam jest w środku ten taki drążek, ta golarka? Jest. No. Jest, słuchajcie, ja to otworzę z którejś strony, żeby się tam otworzę, nie rozwalę? Nie, dobra. Fabrycznie, w sensie fabrycznie, no 8 HP zawsze można było poznać po tym charakterystycznym drążku, po tej golareczce. U mnie w ogóle tego nie będziemy instalować, ponieważ u mnie będę jeździł tylko na łopatkach, ja tego nie potrzebuję z grubsza, więc będzie ten potencjometr po lewej, to jest od trybów, nie? Mhm. No, weź także... auto zapalić, to ci pokażę, jak działa. No zapal się. Jest ten. Odpal. Dobra. No i tak, jesteśmy na P. Tak jest. Teraz złap lewarek. No. Pociąg go do tyłu, tylko trzymaj hamulec cały czas. Po lewej stronie musisz wcisnąć blokadkę. Po lewej jest blokada, no. Będziesz jeździł w serii F. I teraz co? Masz wbity pierwszy program, startujemy z drugiego biegu. Ale jeśli chcesz używać rotary switcha do zmiany programów, musisz przesunąć w lewo na sport. Ten o, tak? Nie, lewarek przesuń na lewo. No. Tak. Okej. I teraz możesz kręcić rotary switchem i dopiero będą się zmieniały programy. Tym. Tak. Okej. Widzisz, przeskakuje program na ekraniku. Popatrz na ekraniku, tutaj w zielonym ekranie. Masz teraz program drugi, kręć dalej. No. Trzeci, no. Czwarty, piąty. A na przykład, jeśli jesteś na tym programie i pociągniesz łopatkę plus lub minus. Aha. Tu są łopatki? Znaczy, przepraszam, nie łopatkę, tylko. Tylko do góra, dół, nie? Tak, pociągnij. No to zmieniasz biegi manualnie. Okay. Nieważne, na którym programie jesteś. Okej. Okay. Okay. Aha, jeszcze jest transbreak, ale tego u ciebie nie będziemy używać. Okej. Okay. Przytrzymaj. W sensie... Do tyłu przytrzymaj. No. I jest transbreak. Co to jest transbreak, czy co? Transbreak rozpędza skrzynię, coś takiego jak procedura startu, tylko rozpędzanie skrzyni. Okej. No, wciskasz hamulec, gaz do końca. Puszczam i idę. Puszczasz, jak dojdzie tam do jakichś odpowiednich obrotów, które sobie tam pozwolą ci na złapanie trakcji. No. I auto startuje. No okej. No to ja już nie potrzebuję takich gdzieś tam. No i zgaś teraz silnik. I lewarek. I jest do przodu, nie? On sam się na P, nie? Tylko musisz wyłączyć zapłon całkiem. Czekaj, bo to... Okej. On gdzieś tam po chwili wróci do swojego położenia. Tak... W sensie tak sam z siebie? Powinien przynajmniej. Ale on już nie wrócił? On chyba jest na P. P4. No ale już wrócił, wiesz? No bo jakbyś zostawił, to on by po prostu sam wrócił. Sterownik potrzebuje chyba 20 sekund do wyłączenia się całkowicie. Okej, no dobra. I taki ekranik będę miał, taki sam. Tak. Który pokazuje mi ten i on w razie czego pokaże mi błędy, tak? Jakby coś się wysrało, pokrętło. Natomiast tego nie potrzebuję całkowicie, bo ja zakładam, że będą po prostu łopatki i ten. No dobra, a jak będę uruchamiał auto, to... domyślnie jest na P, tak? Na park, tak? Jak uruchamiam. A jak będę chciał na łopatkach zrobić sobie na P, to jak to się robi? Co? Przytrzymuje się na przykład łopatkę, nie, tak? Nie, możemy zrobić tak, że przytrzymasz dwie łopatki, naraz bije na parking, albo... jedną dłużej na przykład, nie? Jedną na przykład dłużej, No. Spoko. No tutaj to w ogóle mega fabrycznie wygląda, jak od tego. Gdyby ten drążek czarny był jeszcze, to w ogóle by było jak fabryka totalnie. W ogóle to są siedzonka. Kurde, jakaś BMW trafiła, jakie radio aftermarketowe. Spoczko. Tutaj
projekt. Turbo się robi, wiązki się robią, tam 700 koni, dzień jak co dzień, co nie? Tu jest dużo innych BM-ek. A macie jeszcze tą BM-kę z 8 HP, tą taką turbo? Pojechałem do malowania, wiesz? A, do malowania. Bo miałem przyjemność się przejechać o taką niebieską, jak tamta, nie? Miałem przyjemność się przejechać taką furą. Przyznam szczerze, że strasznie to zapierdzielało. Ten oto osobnik mnie przewiózł. Krzyczałem jak dziewczyna. Ale generalnie, no, jest szansa, że będzie to... Znaczy, jest szansa. Na pewno będzie to jeździć szybciej, nie? Teraz byłem na torze Most. I naprawdę była taka sytuacja, że redukcja jest z prostej startowej 5 do 2. I BMK ma taki problem, że jak wrzucasz dwójkę, to gniesz ten drążek w tą samą stronę co wsteczny. I żeby wrzucić precyzyjnie dwójkę, wiesz co chodzi? Że przeginasz go tak jak do wstecznego. No tak, bo z piątki jak ładujesz. Dokładnie. I znaczy nawet robiąc 5, 4, 3, 2, no to wiesz, to jest taki, to dzieje się coś bardzo fizycznego, no bo to wiesz, z 220 hebel, jeszcze wiesz, heal and toe po drodze 5, 4, 3, 2 i tak precyzyjnie, wiesz, delikatnie wsadzić tą dwójkę jest trudno. Ja miałem po prostu straty. Ogromne straty na pierwszym zakręcie, więc stwierdziłem, kurde, nawet gdybym miał jakąś starą, automatyczną skrzynię, gdzie po prostu się skupiam tylko na hamowaniu i bym zrobił ciach-ciach albo bym mi zredukował, prawdopodobnie przejechałbym ten zakręt o sekundę szybciej niż na manualu, nie? Mi już teraz z kompresorem już ta skrzynia naprawdę no, utrudnia życie, już nie mówiąc o deszczu, bo to w ogóle jest kompletna masakra, co nie? Będziemy musieli na pewno postroić, tak jak wcześniej opowiadał Marek, będziemy musieli postroić tą skrzynię, bo jakby domyślnie, przynajmniej na tyle, na ile ja to na razie pojmuję, jest tak, że programy są mocne albo słabe, czyli mocny program po prostu klepie w plecy, jak idziemy do góry z biegami i też bardziej tak hardkorowo zmienia te biegi, jak zbijamy w dół, tak? Znowuż program miękki jest taki, że się uślizgują sprzęgła, czy uślizguje sprzęgło, jest jedno? Nie, jedno nie, jest. Nie, sprzęgło jest kilka. Jest kilka sprzęgieł. No. Więc generalnie sprzęgła się uślizgują na przykład na miękko i tak samo w drugą stronę, więc ta skrzynia działa sobie jak w zwykłej takim kanapowcu, co nie? No i teraz cały trik polega na tym, że ja chcąc jeździć szybko na torze, będę chciał, żeby mnie klepało w plecy jak do góry wale, jak zapierdalam, po prostu jest gaz do ziemi, po czym dojeżdżam do hamowania, tak? Jest hamulec w ziemię, odciążam samochód cały do przodu, więc zwalniam ciężar z tylnej osi i właśnie wtedy będę chciał, żeby ta skrzynia na miękko zmieniła ten bieg, jakby uśliznęła się po to, żeby mi nie podcięło tylnej osi. Na tym polega cała bania, żebym nie musiał robić heel and toe, żebym nie usiął jakichś cudów i jakby taki jest cel tego wszystkiego, co chcemy zrobić. Istotnym tematem jest jeszcze waga. O tym nie tak do końca jeszcze wszystko nie powiedziałem, ale 8 HP70, czyli te duże skrzynie z Diesli, z Jaguarów i tak dalej, one ważą z 90 kg, dobrze mówię? 85? Może nie 90, ale są ciężkie. Są ciężkie, opór i długie i wielkie. Ta skrzynia waży około 50 kg, czyli około 20 więcej niż moja fabryczna skrzynia. Dlatego też zdecydowałem się na tą modyfikację, bo nie ma dramatu. A co zrobimy? Dołożymy 20 kg tam na samym dole, a ogarnę jeszcze wymianę dachu na lekki i wymianę tylnych szyb, bo jeszcze wszystkie szyby mam szklane, więc w zasadzie... Co? Mniej jedzenia. Mniej jedzenia? Ale ja już schudłem 5 kilo zimą. To jest za mało. Ja nie potrafię więcej schudnąć. Idealna waga kierowcy wyścigowego to 76 kg, 10 mi brakuje. No. Żeby nie padł. No ale generalnie plan jest taki, że zdejmiemy z dachu, zdejmiemy szyby i będzie git, nie? I te 20 kilo zrekompensujemy, nie? No dobra. To co? Kilka dni jeszcze przed wami? Głównie elektronika, nie? Bo mechanika to ten. Teraz to zawieziemy wał do ważenia. No. W sumie łapa jest gotowa, tylko ją tam powycinać. Trzeba lekko, żeby była lekka. Okej. Okay. No a tak to sama elektronika zostanie. Później no i jeszcze te łopatki zamontować. Później tam nakręcę trochę makaronu, jeśli chodzi o te kable i... Spoko. A te łopatki? Muszę pokazać te łopatki. Macie je tam gdzieś pod ręką? Bo to jest ogólnie bardzo fajny case. Szukałem łopatek. Dla mnie kluczowe było jest zmienianie biegów za pomocą łopatek. I jak szukałem łopatek motorsportowych, takich dedykowanych do aut motorsportowych, to one są piekielnie drogie. To znaczy najtańsze, które znalazłem w Europie, to jest jakieś 500-600 euro.
No i pomyślałem, a może byłoby rozwiązanie wyprodukowane przez branżę simracingu. I tu jakby branża simracingowa weszła cała na biało, ponieważ no przecież simracerzy na ludzką logikę, jak oni jeżdżą, tak już profesjonalnie się ścigają, potrafią siedzieć i łupać po, nie tak jak my za kierownicą samochodu 6 sesji po 20 minut, tylko oni potrafią siedzieć 6 godzin, tak, i tłuc, więc musieli, produkując profesjonalne symulatory, wypracować rozwiązania, które zniosą więcej niż te, co u nas w samochodach. No i tu wam pokażę produkt. Dorwałem to w Polsce. Polska firma, która tym handluje w ogóle na cały świat. Oni się chyba nazywają Simline, dobrze pamiętam? Tak, Simline, no nie? I słuchajcie, zrobili kopię łopatki z Porsche GT3 Cup. Łopatka jest cała na CNC zrobiona, magnetyczna. Ma takie kliknięcie, że ponoć tam się simracerzy spuszczają, że fajnie klika. Że jest to kliknięcie jest takie, takie, nie? Nie, no jest takie konkretne, nie? Jest nie wiem, czy to tak będzie czuć z tej strony. No, no pokaż, jak czekaj. No, no, no kliknij. No tak klika, fajnie, co? Fajnie, tak, fajnie, no. W rękawiczkach, czy jak ten, to tak jest tak... No. Bo właśnie ja na przykład na moim symulatorze w domu mam takie zbyt miękkie to kliknięcie, to już według profesjonalnych simracerów jest chujowe takie, nie? Musi tak, wiesz, musi tak kopać. No, no tak musi być. Tak, tak, do siebie, no. Czemu tak założyłeś? Kto, ja? Nie, to ja to chyba skręciłem wcześniej, tak, no. Aha. Nie, no, no tak to, musi no, być. A dobra, teraz tak jest. Tak jest, tylko, no. Że... A nie, taka nie, no dobrze sama, jest, to jest prawa. No, 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 to jest prawa, nie? Ja myślałem, że ta strona jest, wiesz, malowana i się bardzo no, świeci. No. Nie, to karbonit. No. Karbonit, nie ma nic. Carbon fiber. Carbon fiber. Wszystko jest, słuchajcie, CNC zrobione do podpięcia, a to będzie do kierownicy i hej, nie? Także fajny produkt. Carbon na 100%, fiber? Na 100%. Carbon no. fiber? Także tak to działa. Nie wiem, czy zobaczycie to już w następnym odcinku, czy jeszcze w tym, ale mam nadzieję, że uda nam się ściągnąć Łukasza Lemika na testy, na strojenie i zobaczycie już pierwsze jazdy na, albo na Silesii, albo na Poznaniu. Zobaczymy, gdzie będziemy jeździć. Przed chłopakami jeszcze trochę roboty, jeżeli chodzi o elektronikę, mechanikę i tak dalej. Na pewno zobaczycie nas na następnej rundzie na Trackmasters. Druga runda na Lausitzring 19 maja jedziemy i już jedziemy z tą skrzynią. Nie ma, że boli. Walczymy z szybszymi samochodami. Dobra, dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Bo jak macie jakieś pytania czy tematy a propos instalacji takich rzeczy, to możecie obczaić profile Winczewski Motorsport w Instagramie i na Facebooku. Co? Widzimy się w następnych materiałach. Na razie. Bye, bye.